Dobry wieczór Państwu, Bożedar Iwanow. Wiemy już, kto zagra w finale Ligi Mistrzów. Dobiegają końca rozgrywki ligowe w Niemczech i w Holandii, ale dzisiaj w Piłkarskim Salonie mówić będziemy nie tylko o wielkim futbolu. O to, co nas czeka. Czy prezes tchnie życie w stadion Hutnika? Juskowiak degraduje Krzynówka. Feyenoord odracza koronację Eindhoven. Forza Italia, włoski finał Ligi Mistrzów. Kiedy gra Liga Mistrzów, jest gościem Polsatu Sport, analizuje ustawienia takich zespołów jak Real Madryt, Juventus Turyn czy Manchester United. Opowiada nam o zawiłościach taktycznych, ale kibice nie zawsze wiedzą, że poza tym piłkarski ekspert Polsatu Sport jest także prezesem trzecioligowego Hutnika Warszawa. Bardzo witam serdecznie, panie prezesie. Pan Andrzej Strzelał jest naszym gościem. No właśnie, panie trenerze czy panie prezesie? W zasadzie jak się powinienem do pana zwracać? Ja sądzę, że lepiej, panie trenerze. Prezesem to ja jestem, ale najprawdopodobniej będę krótko, ale to sobie za chwileczkę wyjaśnimy, dlaczego. Dlaczego podjął się pan tej funkcji sprawowania prezesury w Hutniku Warszawa? To chyba dla wielu było niespodzianką. Z kilku powodów. Ja jestem mieszkańcem gminy Bielany. To była moja pierwsza praca, jak zakończyłem grę króciutko, zresztą po skończeniu studiów Gwardii Warszawa, kiedy trenerem był Kazik Górski. I tam żeśmy się spotkali po raz kolejny. I byłem trenerem potem grającym tej drużyny, awansowałem z tą drużyną. W tym momencie zwróciły się do mnie władze gminy Bielany, pan magister Maciej Więckowski, wiceburmistrz, starzy członkowie zarządu, że będą wybory, już to bardzo opóźnione, o 31 miesięcy, czy jednak bym nie chciał kandydować do władz. Wierzą, że mogę im pomóc i wstępnie wyraziłem zgodę i byłem jako zaproszony gość na tym walnym zjeździe, podobnie jak kilka innych osób. I tam mnie wybrano zarząd i z łona zarządu dopiero wybrano prezesa i oceniono, że będę to ja robił. Chciał pan być tym prezesem, czy to była bardziej idea kogoś innego? Nie. Nalegał pan na to? Nie, absolutnie nie, bo nawet w momencie, kiedy dałem swoje upoważnienie, byłem zaproszony do Rzeszowa i byłem w gabinecie prezydenta Rzeszowa, kiedy mi zadzwoniono, bo nie mogłem być tego dnia na zebraniu, że jednak w tym składzie zarządu 11-osobowego jestem tą osobą, które tam ścierające się poglądy wybrały na prezesa. Ale było to bardzo krótkie. Był protest. Zrobiło się o panu głośno. Właśnie o tym proteście pan na pewno myślał. Tak. Artur Piłka, dyrektor Biura Sportu i Turystyki i Wypoczynku w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, podważył decyzję zarządu i stwierdził, że wybory na prezesa nie były zgodne z prawem. Dużo artykułów pojawiło się w gazecie na temat pana, że sprawuje pan nielegalnie tę funkcję. I wtedy też część kibiców dowiedziała się, że jest pan także prezesem Hutnika. Tak, no przyznam, że z dużo przykrością czytałem te artykuły. No nie będę wspominał, bo jeden z piszących to jest też ekspert tutaj w Polsacie. Nazwiska przez rzeczność nie wymienię, bo pełni zbyt dobrą funkcję i dużą w poważnej gazecie, ale udowodniłem to odpisując zgodnie z prawem prasowym, więc czuję, że jak nas słucha, teraz to się nie czuję najlepiej. Akcja bardzo ładnie sterowana przez ludzi, którzy no, chcieliby być w tym zarządzie, nie weszli, łącznie z poprzednim prezesem. I sądzę, że pan Piłka popełnił błąd podstawowy, bo spotkaliśmy się niedawno po kolejnych wyborach, zaraz do tego wrócę, że zawsze powinien konfrontować stanowiska obydwu stron. Natomiast złożono protest, że wybory nie objęły wszystkich członków klubu, mianowicie 17 osób protestowało w gminie, gmina przesłała do miasta i miasto przysłało dwóch kontrolerów, ale tylko kontrolowali sam przebieg, prawda, zebrania. No i wyciągnięto takie fakty jak 31 miesięcy opóźnienia w ogóle, jeżeli chodzi o wybory, etc., etc. Pan o tym wiedział, że... Nie, nie, bo w tym momencie... Dowiedział się pan po fakcie, tak? To wszystko wyszło dopiero po fakcie, bo ja byłem zaproszonym gościem. Mało tego, ja przypomnę, że w skład zarządu weszła pani prokurator Barbara Zawadzka, radna miasta stołecznego Warszawy, która potem w tej sytuacji, po tej lawinie artykułów prasowych, zawiesiła swoją działalność, bo nie wiedziała, jak się w tym odnaleźć. No i 1/3 członków w związku z tą krytyką, jaka spotkała tych, którzy ten zjazd organizowali, ja przypomnę, że zjazd organizował poprzedni prezes. Więc jeżeli były uchybienia, no to przecież nie moje, tylko poprzedniego prezesa. I przeprowadzono 25 kwietnia kolejny, tym razem miał być to walny zjazd na podstawie protokołu kontrolnego, jaki żeśmy otrzymali od pana dyrektora Piłki z zaleceniami, co należy zrobić. No nie chcę mówić o KRS-ie. Prawda, który został sfałszowany i na tej podstawie też się pan Piłka wypowiadał, coś tu napisałem, także ludzie to przeczytali. Natomiast tam po raz kolejny zostałem wybrany prezesem, ale już nie przez zarząd, ale przez walny zjazd. Idea jest następująca.
od 1989 roku. Ten klub mający 45-letnią historię, który był dwukrotnie w drugiej lidze, który no, nie tyle wychował, co przechował wielu zawodników, jak Mięciel grający dzisiaj w Iraklisie, jak chociażby Szamotulski, których oddała Legia na przechowanie, żeby zdobywali te szlify, prawda, w drugiej lidze, czy Szulik. Ma swoją tradycję, ma swoje uwarunkowanie i ten stadion skromniutki, biedniutki zbudował robotnik Huty Warszawa swoimi rękami. Sądzę, że nastał czas i tutaj się solidaryzuję z wybitnym naszym sportowcem i prawnikiem, mistrzem olimpijskim, złotym medalistą, panem Parulskim, który chciał organizować olimpiadę przecież w Warszawie, że na tej osi Legia, prawda, Polonia, Spójnia, Marymont i Hutnik, jest to piękna oś, piękne zielone tereny i wszystko to niszczy je w majestacie prawa. Żadna partia polityczna się tym nie interesowała, obojętnie kto by nie był przy władzy. Panie trenerze albo panie prezesie, za chwilę do tego tematu wrócimy. Mówił pan o konfrontacji obu stron. Myśmy chcieli porozmawiać z panem dyrektorem Arturem Piłką. Dzisiaj niestety jest nieuchwytny telefonicznie, ale udało nam się z nim porozmawiać w piątek. Oto zapis tej rozmowy. Przeprowadziłem rutynową kontrolę, taką jaką przeprowadzam we wszystkich innych stowarzyszeniach, klubach czy ośrodkach sportu i rekreacji. I z dokumentów, które zostały udostępnione dwóm prawnikom, którzy tą kontrolę przeprowadzali, wynikało jasno, jednoznacznie, że ostatnie wybory, które miały miejsce i ostatni zjazd, który miał miejsce przed kilkoma miesiącami, odbył się niezgodnie ze statutem tego stowarzyszenia i jedyne, co ja mogłem w takim wypadku zrobić w imieniu organu nadzorującego, czyli prezydenta miasta stołecznego, który jest organem nadzorującym to stowarzyszenie, to unieważnić ten zjazd i poprosić członków stowarzyszenia, aby go przeprowadzili jeszcze raz. Więc no, była to obiektywna ocena formalno-prawna, niezgodności formalno-prawnych. Mówił do nas pan Artur Piłka, dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Zgadza się pan z tą wypowiedzią? To znaczy i zgadzam się i nie, bo co byśmy nie powiedzieli, czy coś jest legalne, czy nie, o tym może zadecydować ani pan dyrektor Piłka, ani nie ja, tylko i wyłącznie sąd. Takie jest prawo w tym kraju. I rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego są bardzo wyraźne w tej materii, że dopóki sąd nie wyda werdyktu końcowego, wszystkie decyzje, czy to się komuś podoba, czy nie, bo ten zjazd się odbył i nie ja go organizowałem, są ważne w majestacie prawa i pan Piłka o tym wie, bo to stanowisko żeśmy sobie wyjaśnili, kiedy zaprosił nas niepotrzebnie, bo za późno cały kwartał, natomiast sądziłem i to powiedziałem, że niepotrzebnie podał się w prasie, nie rozmawiając w ogóle z nami, bo jeszcze raz przypominam, to nie ja organizowałem ten zjazd. I zaręczam, że jeżeli to, co ja planuję dla ludzi mieszkających w tej 150-tysięcznej gminie, jeżeli to wyjdzie, to na pewno będą ludzie z tego zadowoleni i wcale nie z moim udziałem. Widzieliśmy, jak wygląda mniej więcej w tym momencie obiekt Hutnika. Pan marzy o tym, aby powstał tam park rekreacji i wypoczynku. Tak jest. Takie są plany i to jest zgodne z planem miasta stołecznego Warszawy. Jakie są na to szanse? Szanse, no jeżeli pan dyrektor, znaczy burmistrzowie gminy, potem pan dyrektor Piłka i pan prezydent Kaczyński to zaakceptują, a spraw mają bardzo dużo, bo nastąpiła centralizacja władzy w Warszawie, do października decydowały gminy i w tej chwili złożyłem propozycję prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, panu Lickiewiczowi, razem z panem kuratorem Apostelem, z dwoma burmistrzami gminy i przy moim udziale spotkamy się w piątek i rozważymy koncepcję, czy by tam nie zrobić ośrodka piłkarskiego, na który czekamy ponad 40 lat, i którego żeśmy nie umieli nie wykorzystać sukcesu z 1974 roku. I kto wie, czy tam by się nie zmieściła również siedziba związku. Przy tym również by żyła ta drużyna amatorska, bo do tego ona jest powołana, żeby dzieci i młodzież miały szansę uprawiania sportu. PZPN cały czas nie ma swojej siedziby. Te miejsca, które wynajmuje, te lokale, to są cały czas wynajmowane, prawda? Oczywiście. Panie trenerze, panie prezesie, cały czas zastanawiam się, jakiej formy w dzisiejszym programie używać. Pracuje pan cały czas w Polskim Związku Piłki Nożnej, czy też zawiesił pan tę działalność? Znaczy nie, ja jestem działaczem społecznym, a po konflikcie i po tych sprawach medialnych uznałem i zawiadomiłem moich kolegów, że na ściśle określony czas, teraz tych kilku miesięcy, będę chciał zawiesić tą swoją działalność, bo uważam, że tak powinienem postąpić. Natomiast trudno mi się zgodzić z tym, żeby no, jakby
były prezes związku, żeby mógł mnie kontrolować, bo jest poważnych również w sekcjach tego związku, na przykład komisja rewizyjna. Na to mi nie pozwala i mój honor, i moje podejście do życia i w związku z tym na razie zawieszę działalność. Ma pan bardzo dobre kontakty z telewizją, to może powinien pan zająć się tym, aby finał Pucharu Polski został pokazany w jakiej stacji. Może taką działalność powinien pan rozpocząć w Polskim Związku Piłki Nożnej. Widział pan bramki z rewanżowego meczu finałowego? No nie, bo akurat siedzieliśmy tutaj i mieliśmy Ligę Mistrzów. Ja też nie widziałem, także myślę, że chętnie zobaczymy gole, które padły w Płocku. Spotkanie pomiędzy Wisłą Płock a Wisłą Kraków. Przypomnijmy, że kiedyś stanowisko kierownicze, prezesurę, miał pan także w Wiśle Płock. Jeszcze jakaś nić sympatii do drużyny z Mazowsza? Tak, zawsze. Ja z tymi miejscami, w których pracowałem, zawsze się jakoś łączę taką nicią sympatii, ale sympatii takiej obiektywnej. Bramki Żurawskiego i dwa gole Marcina Kuźby. Przypomnijmy, że w środę Wisła Kraków po wygranej 3-0 zapewniła sobie Puchar Polski. Pewnie był pan zaproszony na to spotkanie, prawda? Tak, byłem zaproszony, no ale uznałem, że ponieważ mam umowę, prawda, z Polsatem, że muszę być, prawda, tutaj. Dostałem zaproszenie. I sądzę, że znowu to jest ten paradoks piłki. 1-0 zwycięstwo Wisły w Krakowie, tutaj 3-0 bezdyskusyjny triumf Wisły. Na pewno w przekroju tego sezonu najrówniej grającego i najlepiej grającego polskiego zespołu. Bez względu na to, co się oczywiście wydarzy w lidze w dalszych kolejkach. Nie dziwiło to pana, że nie mogliśmy zobaczyć transmisji ani z pierwszego meczu finałowego, ani z drugiej konfrontacji? Ja sądzę, z moich informacji wynika z tego, że w pewnym momencie no, telewizja jakby się odwróciła, jest kryzys nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiania z kolegami, którzy przyjechali z Grecji i mnie odwiedzili, prawda, w tym jeden z menedżerów i mój były drugi trener, który ze mną pracował w Grecji i potwierdzili to. Olbrzymie są kłopoty, bo może poza Panathinaikosem i Olympiakosem. Natomiast sądzę, że potem, kiedy Związek scedował to na kluby, kluby no widocznie jeszcze nie mają, mimo założenia Polskiej Ligi, mimo że jest dyrektorem pan Leszek Miklas, był prezes Legii Warszawa, nie mają tej siły przebicia, żeby to zrealizować, ale to jest z dużą szkodą. To jest ta impreza. I sądzę, że jednak formuła poprzednia mnie bardziej odpowiadała niż ta, która była ostatnio, gdzie mała drużyna może spotkać się z tą wielką. To jest cały pieprzyk Pucharu Polski. To może gdyby pan był w dalszym ciągu prezesem Wisły Płock, to wtedy udałoby się przekazać transmisję którejś ze stacji telewizyjnych? To znaczy ja byłem wiceprezesem do spraw sportowych, prezesem był Krzysiek Maszyński, odszedł, teraz wrócił i no, szefuje temu klubowi, jak na razie widzimy z sukcesami. Ale sądzę, że nie. Tu jest, tu musi być wola obydwu stron. Telewizja musi chcieć to zrobić i kluby, które chcą zarobić jednak, bo są bardzo biedne i to widać gołym okiem po naszych stadionach, chociaż i tych małych, i tych dużych, bo te duże wcale nie udają lepiej niż ten mój, który pan pokazywał. Widzieliśmy już gole ze spotkania finałowego Puchar Polski. Posłuchajmy teraz wypowiedzi zawodników i trenerów po tym spotkaniu. Zdobyliśmy Puchar Polski po raz drugi z rzędu. To jest naprawdę sukces, szczególnie po tej pierwszej porażce finałowej. Bardzo dobrześmy zareagowali. No teraz skupimy się na Mistrzostwach Polski. Także jest to taki, jakiś taka dodatkowa motywacja, tak? to zdobycie tego Pucharu. No i myślę, że dobrze by było, gdyby teraz dalej myśmy kontynuowali dobre wyniki robić też w Mistrzostwach Polski. Byliśmy przygotowani na to, że tutaj jednak Wisła Płock będzie się bronić i zagęszczać tą strefę przed swoim polem karnym. No, błąd popełnił Paweł Kapsa, ale takie jest życie. W pierwszym spotkaniu bronił bardzo dobrze tutaj akurat błąd 1-0, co nie dawało nam, można powiedzieć, Pucharu Polski. Później w drugiej połowie zagraliśmy bardziej konsekwentnie, w 3 minuty dwie bramki i było po meczu. Jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się tutaj wygrać. Przegraliśmy w Krakowie, wiedzieliśmy, że będzie tutaj ciężko, ale gdy strzeliśmy pierwszą bramkę, to już właściwie szanse się wyrównały. W drugiej dołożyliśmy jeszcze dwie i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Myślę, że Wisła zdobędzie Mistrzostwo Polski, a my mamy przed nami bardzo ważne mecze o utrzymanie się w lidze, to nas cel zasadniczy w tym sezonie. Wisła Kraków nie otrzymała żadnych nagród pieniężnych za zdobycie Pucharu Polski. Panie prezesie, pan też sprawuje swoją funkcję w Hutniku Warszawa społecznie. Tak. Zdaje pan sobie sprawę, że w naszym kraju jest często tak, że jeżeli ktoś mówi, że pracuje społecznie, to od razu czuje się pod tym jakiś szwindel, że bierze pieniądze z boku i tak dalej, i tak dalej. U nas się nie wierzy w to, że ktoś może pracować, a nie dostawać za to wynagrodzenia. Jak to jest? Więc mam nadzieję, że ta kontrola, o którą ja prosiłem, bo tego nie dopowiedziałem, że ja się również zwróciłem do gminy i do pana Artura Piłki poprzez gminę, żeby ten klub skontrolować merytorycznie i finansowo. I potem na spotkaniu z panem Piłką usłyszałem, że niestety może mnie skontrolować tylko i wyłącznie
w tym obszarze, na który gmina dawała pieniądze, czyli na młodzież. Słynna sprawa świętej pamięci prezes Dziurowicz i świętej pamięci już minister Dębski, również ten sam COVID na tym samym tle. Nie, bo ja sądzę, że jeżeli przyjdzie sponsor i zażyczy sobie, żeby pan Kowalski był prezesem, to ja mu natychmiast powinienem miejsca ustąpić, żeby on wydawał jego pieniądze. A sądzę, że ta opcja, bo do tego zmierza chyba władze miasta zmierzają, żeby przez 29 lat kluby mogły administrować swoim terenem, oczywiście zgodnie z prawem, z planem zagospodarowania miasta, są jedyną alternatywą rozwoju. Inaczej skarb państwa będzie tylko i wyłącznie tracił, bo na razie zżera nas tylko i wyłącznie rdza. Ja życzę w takim razie, aby te najbliższe miesiące prezesury były łatwiejsze i przyjemniejsze niż te pierwsze. Naszym pierwszym gościem był dzisiaj trochę w innej roli niż zwykle prezes, ale przede wszystkim trener, bo to jest chyba najważniejsze. Andrzej Strzelał, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszyscy lubimy polskie mecze w Bundeslidze i takie spotkanie mieliśmy podczas tego weekendu. Szkoda tylko, że był to mecz o 17, przedostatnie miejsce w tabeli. Myślę o spotkaniu Energii Cottbus Norymberga. Naszym gościem jest Cezary Kowalski, dziennikarz Super Expressu, komentujący w Polsacie Sport mecze Bundesligi. Dobry wieczór. No, mieliśmy polski mecz, bramki Juskowiaka, bramka Juskowiaka w zasadzie, bramka Krzynówka. No tylko, że obydwa zespoły żegnają się z Bundesligą. Żegnają się z Bundesligą i to już właściwie było wiadomo znacznie wcześniej. No, Norymberga, Energii Cottbus to były zawsze drużyny wymieniane w gronie kandydatów do spadku. Czy płakać z tego powodu? Trudno powiedzieć. Krzynówek na pewno odejdzie, zmieni klub. Ostatnia wersja głosi, że Leverkusen jest nim zainteresowany, jeśli oczywiście też utrzyma się w Bundeslidze, jeśli nie przejdzie do Kolonia, więc cieszyć się Krzynówkiem w Bundeslidze jeszcze będziemy. Natomiast Juskowiak 5 goli w Bundeslidze w tym sezonie przyzwyczaił, że strzelał więcej, nawet ale grywał też częściej, prawda? I grywał częściej. Zagrał w sumie w 11 meczach w tym sezonie. Wywalczył sobie to miejsce w składzie drużyny Eduarda Gejera dopiero w końcówce sezonu i chyba źle zrobił Gejer, że nie stawiał na niego, bo rzeczywiście Juskowiak to jest jeden z lepszych zawodników Energii, ale oczywiście wszyscy wiedzą, że on się kłócił po prostu z Gejerem, mieli odmienne zdania i efekt jest taki, że będą grać w drugiej lidze. Ma podobno propozycję z Chin, Kataru. Moim zdaniem zostanie, będzie jeszcze grał w Energii, Cottbus pochodzi z województwa poznańskiego, więc niedaleko do Wielkopolski jest Cottbus, na stare lata pewnie tam zostanie. Proszę Państwa, popatrzmy, co wydarzyło się w czterech nas najbardziej interesujących spotkaniach Bundesligi. ...12 000 widzów przyszło na mecz w Cottbus, aby zobaczyć dwie najsłabsze drużyny Energii Cottbus kontra Norymberga. To 13. minuta spotkania, akcja Reichenbergera i Topicza. Topicz jest 1-0 dla Energii Cottbus. Energii Cottbus, które spadło już do drugiej ligi, ale grać trzeba do końca. 6. gol Topicza w obecnym sezonie. Atakowała także Norymberga, to Jacek Krzynówek. Fantastyczna akcja, piękny gol. Najlepszego chyba obecnie zawodnika reprezentacji Polski i w 21 minucie było 1-1. Wierna postawa obrońców Energii Cottbus. Akcja Topicza, dostrzegł Juskowiaka i drugi gol Polaka w sobotnim meczu. 5. bramka Andrzeja Juskowiaka w tym sezonie. Energii Cottbus wygrywa w ostatnim pożegnalnym meczu w Bundeslidze na własnym stadionie z Norymbergą 2-1. Na Bay Arena 22 tysiące widzów chciało zobaczyć drużynę Bayeru Leverkusen, która wreszcie wygra. Błąd Hesslera, akcja Ramelowa i Daniel Wirowka w 8 minucie strzela na 1-0. To pierwszy mecz Klausa Augenthalera w roli szkoleniowca Bayeru Leverkusen i dobrze zaczęła się praca tego trenera w tym klubie. Cały czas atakowali gospodarze, którzy po prostu musieli wygrać w tym spotkaniu. Dośrodkowanie i gol Berbatowa. 4. gol Dimitara Berbatowa w obecnym sezonie Bundesligi. To była 44. minuta. Cały czas, także po przerwie, atakowali gospodarze. Babic zupełnie nieatakowany przez nikogo.
zrobił to, co chciał i strzelił na 3-0. To trzeci gol Babicza i Leverkusen cały czas ma szansę na pozostanie. Hansa Rostock, Arminia Bielefeld, mecz 14 z 15 drużyną w tabeli, a więc walka o pozostanie w Bundeslidze. A Dubé i 1-0 dla Hansy Rostock. To była 8 minuta spotkania. Drużynie Arminii Bielefeld od początku Maciej Murawski i Artur Wichniarek, ale widzieliśmy tutaj Murawski miał udział przy tym golu. 56 minuta meczu. Artur Wichniarek przed szansą na swojego 13 gola w niemieckiej Bundeslidze po dośrodkowaniu Borgesa. No ale zabrakło królowi Arturowi szczęścia w tym przypadku. Słabo grała Arminia Bielefeld. Błędy w defensywie. To jest Forbeck i jest 2-0. Czwarty gol Marka Forbecka w tym sezonie i coraz trudniejsza sytuacja Arminii Bielefeld. Do zakończenia spotkania pozostawało pół godziny. To były ostatnie szanse Arminii na dobry rezultat w tym spotkaniu. Zobaczmy, akcja Wichniarka, Wata jeszcze dopada do piłki. Wichniarek i strzela pięknego gola, ale sędzia nie uznaje bramki. Ogromne pretensje Artura Wichniarka. No i trwają dyskusje w Niemczech, czy ta bramka nie powinna zostać uznana. Telewizyjne powtórki jasno tego nie precyzują. Kolejna akcja Hansy Rostock. Antonio Di Salvo i 3-0. 85. minuta meczu, trzeci gol Antonio Di Salvo, który kiedyś terminował w Bayernie Monachium, teraz zdobywa bramki dla Hansy Rostock. Bayern Monachium, VfB Stuttgart, 68 tysięcy widzów na stadionie olimpijskim. Przyszło świętować mistrzostwo Niemiec dla Bayernu Monachium. To gol Giovane Elbera. 46. minuta spotkania, dośrodkowanie Pizarro. 20. gol Giovane Elbera, który po tym sezonie zamierza odejść do innego klubu, wyjechać z Niemiec. Cały czas atakował Bayern Monachium. Szansa na drugiego gola i Giovane Elber ma już 21 bramek na koncie, a więc prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi. Nie miał szans tej sytuacji Hildenbrand. To 83. minuta spotkania. Atakuje drużyna Stuttgartu i Sean Dundee. Piłkarz, który kiedyś był gwiazdą Bundesligi, strzela na 2-1. Szósty gol Seana Dundee w rozgrywkach Bundesligi w tym sezonie. A więc Bawarczycy godnie pożegnali się ze swoją publicznością w tym sezonie. Zakończyli ten sezon u siebie zwycięstwem. No szkoda, że nie oglądamy Polaków w takich spotkaniach pomiędzy pierwszą a trzecią drużyną tabeli, bo Bayern był pierwszy, jak wiemy, Stuttgart trzeci. Nie wygląda zbyt ciekawie sytuacja Arminii Bielefeld. Już się wydawało, że ten zespół się utrzymał, a w tej chwili sytuacja Wichniarka i spółki nie jest najciekawsza. Hanower dzięki tej wygranej się utrzymał, ale Arminia do ostatniej kolejki będzie drżała o pozostanie w Bundeslidze. Benno Mellmann, trener Arminii Bielefeld, to jest właśnie taki człowiek, który roztrwonił ten dorobek z jesieni, bo po rundzie jesiennej Arminia zajmowała całkiem przyzwoite miejsce w tabeli, miała sporo punktów na koncie. On zaczął mieszać składem, przestawiać zawodników, co tydzień grał praktycznie kto inny. Nie jest to też trener lubiany przez zawodników. No i efekt jest taki, że po raz pierwszy Arminia Bielefeld pod kreską, czyli na miejscu, które po prostu gwarantuje spadek do drugiej Bundesligi. Artur Wichniarek 12 goli i to może okazać się zbyt mało, aby Arminia została. Wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Spójrzmy na komplet wyników przedostatniej serii spotkań w Bundeslidze. Są i dobre informacje dla Polaków. Czarek, bo Kaiserslautern zremisowało z Borussią Dortmund i ten punkt daje drużynie Tomasza Kłosa pozostanie w Bundeslidze. Grał Tomasz Kłos? Grał Tomasz Kłos 90 minut i grał dobrze na pozycji stopera.
Zastanawia się trener Paweł Janas, czy nie powołać go do reprezentacji, abym go polecił. Na 6. i 7. miejscu drużyny z Polakami w składzie Hertha Berlin, ale tym razem grała znowu bez Bartosza Karwana i Schalke Gelsenkirchen. To nie najlepiej świadczy o zespołach, w jakich grają Polacy. No i to, co mówiliśmy na końcu, 3 zespoły z naszymi rodakami, a w zasadzie nawet 4, bo Bayer Leverkusen też ma w swojej kadrze Radosława Kałużnego, który też nie gra zbyt często w klubie z Bayerena. Leverkusen, Bielefeld, Norymberga i Cottbus już w drugiej lidze. Bilans naszych zawodników znowu imponujący nie jest. Bramka Krzynówka, 90 minut Tomasza Kosa, 90 minut Tomasza Kłosa. Karwan nie grał, Kuszczak nie grał, Kałużny nie grał. Janicki nie grał w Wolfsburgu, Juskowiak, tak jak mówiliśmy, zdobyta bramka, ale ona energii już specjalnie nic nie daje. I program następnej kolejki, bo to jest szalenie istotne dla Arminii Bielefeld przede wszystkim. A więc tak, Norymberga gra z Leverkusen, Arminia gra z Hanowerem, Borussia Mönchengladbach gra z Werderem Brema, a więc w zasadzie mecz o wszystko pomiędzy Arminią a Hanowerem. Hanowerem, który już się utrzymał. Może Arminia wygrać, dlaczego nie, ale tutaj jeszcze to jest jeszcze ciekawe rozstrzygnięcie meczu Leverkusen z Norymbergą. Jacek Krzynówek ma przejść do Leverkusen po zakończeniu tego sezonu, jeśli Leverkusen utrzyma się w Bundeslidze. Czyli bramki nie strzeli za tydzień Jacek Krzynówek. Przypuszczają kibice w Niemczech, że tutaj może dojść do jakiegoś układu, jakiejś umowy. Oczywiście nie chcę posądzać klubów o nieczyste intencje, ale może się tak zdarzyć, że rzeczywiście Norymberga odpuści ten mecz Leverkusen. Leverkusen zdobędzie sobie swobodnie 3 punkty i utrzyma się w Bundeslidze, a później Krzynówek trafi w jakimś tam rozliczeniu do tego klubu. To może być stracony sezon dla Schalke Gelsenkirchen. Wydawało się, że eliminacje Ligi Mistrzów są w zasięgu tego zespołu. Teraz prawdopodobnie nie będzie nawet Pucharu UEFA. Pojawiło się sporo artykułów ostatnio na temat Tomasza Hajty, że ma być jednym z tych, który opuści Gelsenkirchen, że to ma być efekt tej czystki. Wierzysz w to, że Asauer zrezygnuje z naszego piłkarza? Rozmawiałem z Tomaszem Hajtą i on powiedział, że z tego co wie, to jest pupilem Asauera, więc nie przypuszcza, żeby on tak bardzo zmienił sympatię, bo przegrali kilka meczów. Zapowiada się czystka w drużynie Schalke i słusznie, bo ten zespół to rzeczywiście cień drużyny, która grała tak dobrze w minionych latach. Wielki stadion, wielkie ambicje, duże pieniądze i praktycznie żadnych wyników. I ja nie sądzę, żeby akurat zrezygnował z Hajty. Hajta to jest taki zawodnik, który pasuje do tego zespołu. Jest twardy, walczy, biega do przodu, także atakuje, strzela gole. Myślę, że tu chodziło o kilku innych zawodników. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie trenerem w przyszłym sezonie drużyny z Gelsenkirchen. Tam mówi się o takich nawet nazwiskach jak Louis van Gaal czy Christoph Daum. Pojawiło się także nazwisko Berta van Marwijka, trenera Feyenoordu Rotterdam, ale ten już zapowiedział, że do Niemiec się nie wybiera. Trzeba by zmienić także trenera, bo Mark Wilmots już oświadczono to oficjalnie, że to jest tylko trener na chwilę do zakończenia sezonu. Miał zdobyć jak najwięcej punktów, zdobywa ich bardzo mało i klub z Gelsenkirchen stać na dobrego trenera, na właśnie takie nazwisko jak Marwijk, czy nawet van Gaal. Ale van Marwijk powiedział, że do Niemiec nie zamierza się na razie przenosić. On ma swoje problemy na głowie. Dzisiaj na stadionie De Kop w Rotterdamie jego zespół, a więc Feyenoord, grał wielki klasyk holenderskiej Eredivisie przeciwko liderowi, przeciwko PSV Eindhoven. Dziś na stadionie De Kop w Rotterdamie możemy, choć nie musimy, zobaczyć koronację PSV. Dziś też może okazać się, że Feyenoord straci szansę na drugą lokatę w tabeli, a tym samym szansę na prawo do gry w eliminacjach Champions League. Ale by tak się stało, dzisiaj w Rotterdamie drużyna z Eindhoven musi wygrać. Feyenoord musi ulec drużynie prowadzonej przez Husa Hiddinka. Kłopoty De Noyera, kłopoty Van Wonderena dopiero wczoraj rozpoczęli normalne treningi. Grypę miał Shinji Ono. No, wszyscy mieli nadzieję, że to nie jest SARS. Przecież to jest piłkarz z Azji, który od czasu do czasu bywa na swoim kontynencie. Ale ci wszyscy trzej zawodnicy, podstawowi gracze Berta van Marwijka, których występ stał pod znakiem zapytania, jednak są od pierwszej minuty. A to świadczy o tym, jak ważny jest to mecz dla ekipy gospodarzy, która występuje naturalnie w biało-czerwonych koszulkach. Thomas Buffel. Świetna interwencja Bygelunda, ale tylko na moment cieszyli się kibice PSV, bo ruszył lewą stroną Lurling.
dynamiczny początek zespołu gospodarzy. Brett Emerton, Bonaventure Kalu, Bonaventure Kalu teraz będzie jedenastka, nie mamy żadnych wątpliwości. Emerton do środka do Bonaventure Kalu. 34. minuta meczu się rozpoczyna. Pierre Van Hooijdonk powinien trafić, ale czy to zrobi? Van Hooijdonk 1-0. Feyenoord obejmuje prowadzenie. A jeżeli Feyenoord zdobywa gola, to Van Marwijk wie, że zazwyczaj robi to ten piłkarz. Van Hooijdonk, Lyon Pio, Bonaventure Kalu. Co zrobił znowu Koreańczyk? Kalu, Van Hooijdonk 2-0. Kto jest winien? Już Państwo wiedzą. Kolejna fatalna wpadka Lyon Pio. No myślę, że nie wyjdzie na drugą połowę, bo chyba sam nawet nie będzie chciał. Kalu do Van Hooijdonka. I już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Kolejny gol wielkiego Pita. 27. trafienie Piera. Bygelund. Bygelund. Romedal, jest Kerschmann. I gol! Ta piłka długo leciała do bramki, ale w końcu do niej wpadła. 34. gol Serba. Dośrodkowanie Bygelunda. Błąd w ustawieniu Denoyera, nie pierwszy zresztą już dzisiaj. A i także Van Wonderen zrobił za mało, aby przeszkodzić Kerschmannowi. Ta piłka po odbiciu się od słupka nabrała tak dziwnej rotacji, że wszyscy myśleliśmy, że wyjdzie po prostu w pole karne, a ona wpadła do bramki. Buffel. Dobra okazja, będzie chyba rzut karny, bo był pociągany za koszulkę wyraźnie przez Johanna Vogela, Antony Lumi. Popatrzmy. Buffel. A i tutaj właśnie ten moment zadecydował o upadku Lurlinga. O, Vogel nie popisał się, próbując w ten sposób zatrzymać rywala. O, zbyt naiwne to było, że nie zobaczy tego Van Dijkjol. Jego drugi pojedynek z Yvesem Lenartsem. Pierre, zrób to raz jeszcze. No i Buffel teraz z Van der Schaffen chyba nie tylko posłuchają, co ma do powiedzenia Van Dijkjol, ale będą i kartki. Żółtą ukarany Van der Schaff. No, rzucone tutaj, rzucona jakaś kępka trawy, a fatalne zachowanie Van der Schaffa. Ale czy to wyprowadzi z równowagi Van Hooijdonka? Wątpię. Pierre Van Hooijdonk, czy będzie 3-1? Jest 3-1 dla Feyenoordu Rotterdam. Tym razem nie w tę samą stronę, co przy pierwszej jedenastce. Wybrał drugi róg Pierre Van Hooijdonk. A ma stalowe nerwy. 94. minuta, Brooking. Poczekał bramce Lodewijks. Źle uderzył Arjen Robben. I tak też się stało. Wielka radość w Rotterdamie. Feyenoord nie chciał, aby PSV włożyło koronę dla najlepszego zespołu Holandii na De Kuip. I zrobił wszystko, by walka o tytuł jeszcze trwała. Trzy bramki Pierre'a Van Hooijdonka. Gol Matei Kerschmanna, druga w tym sezonie porażka PSV z drużyną Feyenoordu. No i kto wie, może za tydzień, a może dopiero w przyszły czwartek dowiemy się, kto będzie mistrzem Holandii i kto zajmie miejsca drugie i trzecie. To jest komplet wyników 32. kolejki Eredivisie. Ajax Amsterdam, mimo że przegrywał i to bardzo długo z De Graafschap 0-1, wygrał z ostatnim zespołem tabeli 7-1. Grał w drużynie Keren Veen, która pokonała Zwolle Arkadiusz Radomski. Nie grał już w bramce Excelsioru po puszczeniu 7 bramek przed tygodniem z PSV Zbigniew Małkowski. Willem Twe pokonał Excelsior 2-1. Willem to jest zespół, w którym być może w przyszłym sezonie grać będzie Tomasz Rząsa, rezerwowy piłkarz Feyenoordu Rotterdam. Jeszcze praktycznie 3 zespoły mają szansę na mistrzowski tytuł, no ale trudno będzie Ajaxowi mimo wszystko dogonić PSV. Na 8. miejscu Keren Veen, na dole już praktycznie zdegradowane De Graafschap.
Także niezbyt ciekawa sytuacja Excelsior Rotterdam, w którego kadrze jest Zbigniew Małkowski, czy Radomski, który jest, no, można tak powiedzieć, ulubieńcem Pawła Janasa, dostanie powołanie na mecz ze Szwecją? Moim zdaniem nie. Paweł Janas już dał mu kilka szans i jakoś nie może przekonać Radomski selekcjonera. Z tego co wiem, nie dostanie powołania na to spotkanie. Powinien selekcjoner szukać gdzie indziej, być może w Turcji na przykład. No właśnie, świetny mecz Kana Dobro, Romana Dąbrowskiego w meczu Besiktas Gelsenkirchen. To był też, tak jak w Holandii, mecz pomiędzy pierwszym a trzecim zespołem w tabeli, ale jakoś zrezygnował ostatnio z Dąbrowskiego Paweł Janas. Paweł Janas, na dobre, czy Paweł Janas jakoś pokrętnie tłumaczy, dlaczego z niego zrezygnował. Mówi, że nie zaaklimatyzował się w grupie, że jest zbyt spokojny, że siedzi gdzieś z boku. Pytaliśmy Kana Dobra, czy to jest prawda. Powiedział, że to jest absolutnie nieprawda, że trener Janas po prostu go nie chce i tyle. A moim zdaniem warto go chociaż zobaczyć, pojechać i zobaczyć, jak gra. Dwa gole zapewniające praktycznie mistrzostwo Turcji. Turcja to jest trzeci zespół ostatnich mistrzostw świata. Warto sięgać po zawodników z Turcji. Zdebel też grał w tym spotkaniu, dostał czerwoną kartkę. Mógł selekcjoner wsiąść w samolot, pojechać, polecieć do Istambułu. Zobaczyć, miał urodziny. Zobaczyć dobry mecz. Tak, miał urodziny, impreza Michała Listkiewicza, prezesa. Ja rozumiem, że pryncypała trzeba szanować, ale może akurat tym razem mógł złożyć życzenia w inny sposób i po prostu wziąć się do roboty. W finale Pucharu Anglii, proszę Państwa, nie grali niestety piłkarze z naszego kraju. Arsenal na Millennium Stadium w Cardiff podejmował, a nie podejmował, bo nie grał na swoim stadionie, ale grał przeciwko drużynie Southamptonu. Arsenal wreszcie zdobył jakieś trofeum w tym sezonie. No przecież wiemy doskonale, że szybko odpadł z Champions League. Wiemy także doskonale, że przegrał rywalizację z Manchesterem United o mistrzostwo kraju. Znowu królowali Francuzi w drużynie The Gunners. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Robert Pires, piłkarz, który powiedział niedawno, że jeśli otrzyma propozycję od Realu Madryt, to będzie mu bardzo ciężko odmówić. Arsenal po raz 9 z Pucharem Anglii. Puchar Grecji, proszę Państwa, zdobył PAOK Saloniki z Mariuszem Kukiełką w składzie. Puchar Ligi Francuskiej dla drużyny Monaco. Monaco pokonało Sochaux 4-1. I także ciekawa informacja z Cypru. Anorthosis, już może nie tak do końca polski jak kiedyś, ale ciągle z Jarosławem Michalskim, także zdobył Puchar Grecji, wygrana po rzutach karnych z Anorthosisem Famagusta. Anorthosis Famagusta wygrał z Alem Limassol rzutami karnymi 5-3. A co wydarzyło się w polskiej lidze? Wyniki sobotnie pewnie Państwo doskonale znają. Dzisiaj Dospel GKS Katowice pokonał lidera Wisłę Kraków 1-0. No i czarek sytuacja, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, robi się ciekawa. Te różnice punktowe między Wisłą a pozostałymi zespołami czołówki są już coraz mniejsze. Wygląda na to, że Wisła sama się podkłada. Mogli już sobie zapewnić powoli mistrzostwa, ale będzie ciekawie w polskiej lidze. 4 mecze do końca, 4 kolejki. Myślę, że Legia jeszcze powalczy. A co jutro w sporcie w Superekspresie? Prawdziwy hit. Massimo Moratti, prezydent Interu Mediolan, proponuje pracę Zbigniewowi Bońkowi. Zivi Boniek, podobnie jak były prezydent Lech Wałęsa, jest bardziej szanowany za granicą niż w Polsce. Po szczegóły zachęcam do lektury. Za chwilę będzie też w naszym studiu Tomasz Lipiński. Jego zapytamy, on był przecież kilka dni we Włoszech. Naszym gościem był Cezary Kowalski, dziennikarz Super Expressu, komentujący także spotkania Bundesligi w postaci Sport. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I czekamy na naszego kolejnego gościa za chwilę o calcio, o włoskiej piłce, Tomasz Lipiński. Po prostu najlepsi, najlepsi we Włoszech, a kto wie, być może już wkrótce także najlepsi w Europie. Mowa oczywiście o piłkarzach Juventusu Turyn. To jest okładka najnowszego wydania tygodnika Piłka Nożna. Jak już mówiłem, nasz gość Tomasz Lipiński, dziennikarz tego tygodnika. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. Coś wiesz na ten temat, o czym mówił Czarek Kowalski? Nie, powiem szczerze, że również jestem zaskoczony. Zbigniewa Bońka, jak będąc we Włoszech, słyszałem, wiem, że komentował mecz dla stacji jeszcze Stream, mecz Juventus-Real Madryt. Zresztą Zbigniew Boniek sobie świetnie radzi, często go można również zobaczyć w telewizji Rai Due, w programie Domenica Sportiva, gdzie jest głównym takim komentatorem różnych wydarzeń, bardzo cenionym. Cieszy mnie, że również w kontekście Interu pojawiają się polskie nazwiska, bo przecież nie tak dawno było, pisało o tym La Gazzetta dello Sportu, zainteresowanie takim wstępnym Kamilem Kosowskim, teraz Zbigniewem Bońkiem. Zatem tylko się cieszyć. Ale czy Zivi mógłby zdradzić Juve, a także Romę, przenosząc się do Interu? To mnie zastanawia. No myślę, że jednak Zbigniew Bońek lubi nowe wyzwania i w przypadku tak wielkiego wyzwania, jakim byłaby praca w Interze, nie kierowałby się uczuciami, tylko rzeczywiście ambicją. A że jest człowiekiem ambitnym, to nie trzeba nikogo o tym przekonywać. No, była Roma, był Juventus, będzie Inter. Kto wie, jak będzie dalej.
Byłeś kilka dni we Włoszech, oglądałeś z trybun obydwa spotkania, które zakończyły się sukcesami włoskich zespołów. To, że derby Mediolanu zakończył się sukcesem włoskiego klubu, to było wiadome. Jest faktycznie euforia w Italii w związku z tym, że dwa zespoły z tego kraju zagrają w finale Ligi Mistrzów? No, o tym chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Włosi cieszą się jak dzieci. Cieszą się przede wszystkim z tego powodu, że Juventus dokonał naprawdę wielkiej sztuki. Rozegrał kapitalny mecz. Tutaj nie można mówić o jakimkolwiek przypadku. Wystarczy tylko przypomnieć bramki, jakie strzelał. Przecież strzelał Juventus świetnie. Natomiast jeśli chodzi o derby Mediolanu, to ten, kto nie interesuje się futbolem, kto nie ma przekonania do tej dyscypliny sportu, no to polecam mu, aby właśnie pojechał kiedyś na derby Mediolanu i przeżył to na miejscu na żywo. Jest atmosfera taka, że po prostu można się zakochać i jakikolwiek by to nie był mecz, a ten mecz mimo wszystko ten remarzowy, myślę, że był tam na dobrym poziomie, był emocjonujący od pierwszej do ostatniej minuty, no to ze względu na kibiców fantastyczny doping, to było to niepowtarzalne, coś niepowtarzalne i na pewno długo zostanie w pamięci. Jaki jest podział mniej więcej w Mediolanie między kibicami Interu a kibicami Mediolanu? Czy to jest tak mniej więcej 50-50, czy raczej Milan ma większą liczbę sympatyków? Myślę, że tak. Teraz może bardziej zauważalni są kibice Interu, no bo te ostatnie niepowodzenia, już trwające blisko 15 lat, jakby zjednoczyły, spowodowały, że oni stali się, są jeszcze bliżej klubu. Natomiast Milan rozpieszcza przecież sukcesami. Teraz znów jest wielka drużyna, ale i jedni i drudzy mają kibiców fantastycznych i nie ma jakichś wojen w Mediolanie. Rzeczywiście ta atmosfera jest zdrowa, kibice wyżywają się tylko i wyłącznie w dopingu. Wiesz, ilu widzów we Włoszech oglądało to spotkanie? Oj, nie wiem. Ja też nie wiem, ale za chwilę poznamy odpowiedź na to pytanie. $13 368 000 Włochów obejrzało rewanżowy mecz pomiędzy Interem i Milanem. Oznacza to, że ponad 44% widzów tego kraju zasiadło przed telewizorami we wtorkowy wieczór. Trudno się temu dziwić, bo były to przecież derby Mediolanu, jeden z kilku największych piłkarskich klasyków Europy. O ile pierwszy półfinał nie wszystkim przypadł do gustu, to rewanż mógł zadowolić nawet najbardziej wybrednych. Mieliśmy bramki, walkę i niesamowite emocje w końcówce. Kluczowym momentem tego pojedynku był koniec pierwszej połowy. Sidor dograł do Szewczenki, a ten ośmieszył Kordobę i posłał piłkę do siatki. Ukrainiec strzelił Nerra Curin już 10. gola i tym samym udowodnił, że nie przypadkiem nazywają go katem Interu. Druga odsłona to coraz śmielsze ataki, a ostatnie 10 minut to istna furia w wykonaniu Interu. Cooper i jego podopieczni chcieli w końcówce zrobić to, czego nie potrafili dokonać przez wcześniejsze 170 minut. Udało się wyrównać, ale na więcej zabrakło szczęścia i czasu. Awansował więc Milan. Rozczarowanie kibiców i piłkarzy Interu było tym większe, gdyż odpadli, mimo że nie przegrali. Na dodatek Milan strzelił bramkę na wyjeździe, choć tak naprawdę grał u siebie. Jeden z najbardziej kuriozalnych scenariuszy w europejskich pucharach stał się faktem. Mimo wszystko do finału w Manchesterze awansował zespół lepszy, bardziej ułożony i perspektywiczny. Interowi potrzebna jest rewolucja kadrowa, bo dyscyplina i silny charakter to za mało w walce o najwyższe trofea. Nie wiemy jeszcze, czy Zbigniew Boniek zostanie zatrudniony przez Massimo Moratiego, natomiast możemy być pewni, że prezes Interu ściągnie jakieś nowe twarze do swojego klubu. Znowu pojawiły się dwa nazwiska, David Beckham i Ryan Giggs. Na pewno te mecze, nawet półfinały, potwierdziły, że Inter potrzebuje skrajnych pomocników. Od 1995 roku Massimo Moratti, odkąd jest prezydentem Interu, ściągnął 103 zawodników. Pierwszym był Maurizio Ganz, ostatnim Gabriel Batistuta. Rzeczywiście cała plejada się przewinęła, a sukcesów poza zdobyciem Pucharu UEFA jak nie było, tak nie ma. I teraz rzeczywiście wszyscy zastanawiają się we Włoszech, kto będzie tym 104. No ja typuję Ryana Giggsa. A Cooper zostanie, czy raczej ktoś inny przejmie tę funkcję? Bo ja tak analizowałem nazwiska trenerów, którzy pracowali w Mediolanie w kilku ostatnich sezonach, Lukescu, Suarez, Bianchi, w sumie Cooper to i tak była chyba taka największa trenerska gwiazda w ostatnich kilku latach. Może poza Lipim, no, ale on też pracował krótko i bez sukcesów. To znaczy, Włosi tak patrzą na ten problem, że przed meczem pisały wszystkie gazety, to Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, no, wszystkie dzienniki, la Gazzetta dello Sport oczywiście również, że ten, kto przegra w tym dwumeczu półfinałowym, czy Carlo Ancelotti, czy Hector Cooper, ten straci posadę. Po meczu już tak się nie mówi. Rzeczywiście wydaje się, że Massimo Moratti wybierze ten trochę rozsądniejszy i również bardziej oszczędny wariant, że zostawi Coopera, zwalniając go, by musiał zapłacić sporo odszkodowanie, no i po prostu sprowadzi mu zawodników, jakich będzie chciał, czyli rzeczywiście tych skrajnych pomocników klasowych, którzy zagwarantują i dadzą jakąś nową jakość, nowy styl gry Interowi.
Na pewno do Interu, przynajmniej na razie, nie przeniosą się Clarence Seedorf i Andrii Szewczenko, bohaterowie Derby Mediolanu. Gratulacje, Clarence. To było dramatyczne widowisko, fantastyczne spotkanie, ale teraz jesteście w raju. Tak, jesteśmy w finale. Bardzo się z tego cieszymy. Na stadionie Giuseppe Meazza była wielka czerwono-czarna wyspa, która krzyczała i fetowała po ostatnim gwizdku sędziego. A co działo się w szatni? Szatnia była pełna radości, omal nie eksplodowała. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ droga do finału była bardzo długa, ale udało nam się tam dotrzeć. Czy obawialiście się o rezultat w ostatnich 10-15 minutach? Nie tyle, co się obawialiśmy, ale nie potrafiliśmy wrócić do gry, takiej, jaką prezentowaliśmy w pierwszej połowie i na początku drugiej. Oni zasługiwali na remis i doprowadzili do niego. Na szczęście nam ten remis starczał do awansu. Naszym sukcesem było to, że jako pierwsi strzeliliśmy bramkę. Miałeś trochę rozdarte serce? Był przecież czas, że grałeś w Interze. Nie, to jest futbol. Mam tam wielu znajomych. Oczywiście po meczu do nich zadzwonię. Ale to jest moment, w którym mój los jest najważniejszy. Cieszę się z awansu Milanu. Smutno mi z powodu przegranej Interu. Ale taki jest futbol. Ten gol dał nam awans do finału. Myślę, że w tym momencie to najważniejszy gol w mojej karierze. Chcę go zadedykować wielkiemu człowiekowi, który umarł rok temu, trenerowi Waleremu Łobanowskiemu. Muszę przyznać, że odpadnięcie, mimo iż nie przegraliśmy, jest ciężkie. Wiem jednak, że w takiej sytuacji decydują bramki zdobyte na wyjeździe. Denerwuje mnie to, że byliśmy tak blisko, a nie awansowaliśmy. Co by tu nie mówić, nie wiem jak państwo, ale mi bardziej smakowało to spaghetti przyrządzone jednak dzień później, nie przez piłkarzy z Mediolanu, ale przez Juventus Turyn, pewnie Tomek, tobie to również bardziej smakowało. Tak, mnie również, ze względu na to, że rzeczywiście bliżej mi jest do Juventusu niż do Interu. Jesteś teraz sobie dopiero przypomniałem, faktycznie. I rzeczywiście każdy to podkreśla, nawet ten, kto nie jest kibicem Juventusu, że był to mecz doskonały pod każdym względem, że rzeczywiście piękne bramki, świetni w każdej formacji, nawet tacy zawodnicy teoretycznie niedoceniani w trakcie sezonu, niedoceniani w trakcie poprzednich sezonów, jak Birindelli, jak Takinardi, jak Tudor. I stali się na miarę swoich możliwości, a nawet znacznie lepiej. No i przede wszystkim nie zawiodły gwiazdy, które bywało, że w tym sezonie przede wszystkim David Trezeguet i Alessandro Del Piero spisywali się słabiej. Paweł Nedved zagrał tradycyjnie na swoim najwyższym poziomie. No i ci trzej zawodnicy plus Gianluigi Buffon to byli główni aktorzy, bohaterowie rzeczywiście środowego wieczoru. Na pewno szkoda Pawła Nedveda, że zabraknie go w finale na Old Trafford w Manchesterze. Nie wydaje się, że to może być jeden z kandydatów do złotej piłki w tym roku, jeśli Juventus oczywiście wygrałby Puchar Europy, bo to też ma na pewno dla tych, którzy wybierają olbrzymie znaczenie. No tak, biorąc pod uwagę, że w tym roku nie ma żadnej wielkiej imprezy reprezentacyjnej, to rzeczywiście Włosi na pewno robią wielką reklamę Pawłowi Nedvedowi. Zbigniew Boniek o nim powiedział, to zawsze warto przytoczyć słowa Zbigniewa Bońka, że Paweł Nedved jest dla niego jedynym zawodnikiem, który jest nie do zastąpienia w Juventusie. Czy rzeczywiście tak będzie w Manchesterze? No, szykuje Marcello Lippi taki wariant z Mauro Camoranesi, że będzie grał właśnie na pozycji Pawła Nedveda. Można chyba również powiedzieć, że Juventus, jak żadna inna drużyna, rzeczywiście stanowi świetny zgrany kolektyw, bo przecież w trakcie tego sezonu nie grał David Trezeguet, bo leczył kontuzję, nie grał Alessandro Del Piero i właśnie w tym okresie, kiedy Del Piero leczył kontuzję przez 6 tygodni, Juventus zdołał od nich 6 kolejnych zwycięstw i właśnie wtedy sobie zapewnił tytuł mistrzowski. Teraz nie będzie Pawła Nedveda, czy uda się go właśnie zastąpić Camoranesi? No to będzie największe chyba pytanie właśnie pod koniec maja na Old Trafford. A Marco Di Vaio? Nie ma do niego zaufania Marcello Lippi? Myślę, że postawi na ten sprawdzony duet napastników Del Piero Trezeguet. Zawodnicy nie nagrali się w tym sezonie ze sobą, także mają niewątpliwie taki głód, no i że potrafią rzeczywiście grać. Uzupełniają się wspaniale, jeden wyborny technik, drugi świetnie gra w powietrzu. No i potrzebują takiego zawodnika, który im będzie dogrywał, takiego nieszablonowego, jakim jest Camoranesi. Nie wiem, jak to wyglądało, Tomek, z trybun Delle Alpi, ale my tutaj siedząc w studiu z Tomaszem Wołkiem, z Andrzejem Strylałem, byliśmy pełni podziwu, ale też zwróciliśmy uwagę na jedną sprawę, że Juventus był dużo lepiej przygotowany fizycznie, grał bardziej zdecydowanie, miał więcej energii. Tutaj zawsze jak widzę Włochów tak grających, czy zespoły włoskie, przypomina mi się ta afera Zdenka Zemana, afera dopingowa, przecież o której było
bardzo głośne we Włoszech. Nie było takich jakichś plotek na ten temat po tym spotkaniu? Plotek nie było, ale rzeczywiście zawsze tak, ten nie jest. Jeśli jest jakaś afera nie do końca wyjaśniona, gdzieś tam zagubione niektóre wątki i tak dalej, no to zawsze to będzie się ciągnęło i taka sytuacja będzie przypominana. Ja nie chciałbym tego drążyć, no bo to zawsze jest dla mnie przykre, jeśli, ale na pewno ten problem we włoskim futbolu nie zniknął jakoś nagle, gdzieś to zawsze się o tym wspomina. Ale myślę, że nie tylko dlatego, jeżeli w ogóle coś było, Real uległ Juventusowi. Popatrzmy, jak królewscy upadli na Delle Alpi. W środę na stadionie alpejskim w Turynie stoczono jedną z najwspanialszych batalii w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Batalii, która niespodziewanie zakończyła się odpadnięciem wielkiego Realu. Jednak czy rzeczywiście była to niespodzianka? Czy aura niepokonanego Dream Teamu, jaką roztacza wokół siebie klub z Madrytu, nie jest tylko ulotnym wizerunkiem stworzonym przez wielu kibiców zapatrzonych w gwiazdy królewskiego Realu? Wystarczy jednak wspomnieć historię występów Realu w obecnym sezonie Ligi Mistrzów, aby zobaczyć, że droga piłkarzy z Madrytu do półfinałowego pojedynku z Juventusem nie była usłana różami. W pierwszej fazie grupowej po dwóch pierwszych łatwych zwycięstwach przyszły trzy remisy i porażka. Jeszcze więcej kłopotów mieli piłkarze ze stolicy Hiszpanii w drugiej fazie grupowej. Królewcy zaczęli od wyjazdowej porażki z Milanem i remisu z Lokomotywem Moskwa na Santiago Bernabeu. Na szczęście dla Realu decydujące o awansie do ćwierćfinału mecze z Borussią Dortmund rozgrywano dopiero po zimowej przerwie. Jednak i ta nie wpłynęła na podopiecznych trenera Del Bosque znacząco korzystnie. Wymęczone zwycięstwo w Madrycie i bramka Portillo dająca szczęśliwy remis na stadionie Westfalii w Dortmundzie pozwoliły królewskim na wyjście z grupy. Ćwierćfinałowe pojedynki z Manchesterem, które obwołano przed wczesnym finałem, były rzeczywiście najlepszymi spotkaniami Realu w tym roku. Jednak zwycięstwo z Czerwonymi Diabłami zamiast wpłynąć na zespół z Madrytu dopingująco zadziałało wręcz odwrotnie. Spadek na trzecie miejsce w Primera Division i przegrana z Bianconeri w Champions League to bilans Realu od tamtego czasu. Teraz przyjdzie czas na szukanie winnych. Czy okaże się nim trener Vincente Del Bosque, który nieumiejętnie dobierał skład na najważniejsze mecze? Czy może winnymi będą obrońcy Realu, którzy poziomem swojej gry przypominają raczej graczy z Serie C? Wszystko okaże się już po zakończeniu sezonu, kiedy to królewscy pewnie jak zwykle sprowadzą kolejną gwiazdę do ataku, sprzedając przy okazji dwóch zawodników defensywnych. Ale to oczywiście nie jest już zmartwienie Włochów. Szewczenko zdobywa ważnego gola dla Milanu, Nedved dla Juventusu Turyn, piłkarze ze wschodniej Europy są gwiazdami Serie A, kiedy ktoś zastąpi Zbigniewa Bońka w tej roli, z naszego kraju oczywiście. Nie wiem. Naprawdę, no, byłem rzeczywiście zaskoczony, kiedy otworzyłem la gazetę dello Sport gdzieś 10 dni temu i rzeczywiście zrobiono taką wielką reklamę Kamilowi Kosowskiemu. Rzeczywiście dawno nie widziałem wielkiego zdjęcia, wielkiego tytułu, nazwiska Polaka w tak poważnym dzienniku, jakim jest la gazeta dello Sport. No i wydawało mi się, że właśnie, że Kamil Kosowski będzie takim piłkarzem. Ja myślę, że on właśnie w takim dobrym klubie, gdzie wielu zawodników by grało również na niego, gdzie on by mógłby rozwinąć pełnię swoich możliwości, również by się sprawdził. Włosi na pewno zasłużyli na respekt. Ostatnie sezony, także klubowe, nie były najlepsze dla Italii. Milan w ubiegłym sezonie w Pucharze UEFA, Inter tak samo, Juventus szybko odpadł z Ligi Mistrzów. Ten rok mógłby być w sumie doskonały dla Italii, chyba gdyby nie reprezentacja, prawda? Bo reprezentacja Trapattoniego takich efektów jak drużyny w Champions League jednak nie osiąga. Tak, z reprezentacją jest rzeczywiście troszkę inny rozdział. Przede wszystkim źle traktują reprezentację sami zawodnicy i kluby. Rzeczywiście często fingują kontuzje. Wystarczy powiedzieć, że Francesco Totti pierwszy mecz po Mistrzostwach Świata i po tym przegranym meczu z Koreą Południową, kiedy dostał czerwoną kartkę, rozegrał dopiero 8 miesięcy później, gdzieś miesiąc temu, zatem całkiem niedawno. I myślę, że w tym jest największy problem Giovanniego Trapattoniego, ale ten sezon rzeczywiście mimo wszystko dla Włochów jest znakomity. Rozpoczęło się bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć i przypomnieć o tym, że po raz pierwszy w historii w ogóle awansowała 4 zespoły włoskie do Ligi Mistrzów, później 3 do ćwierćfinałów, teraz są dwie w finale, zatem już lepiej być nie może. Tak, ale to będzie chyba całe wydanie o piłce włoskiej, czy nie, piłki nożnej? Nie, tak? Jeszcze nie. Zachęcamy, proszę Państwa, do lektury, a ja Państwu dziękuję za uwagę. Piłkarski Salon, jak zwykle w niedzielę wieczorem. Do zobaczenia.